pomysł zorganizowania właśnie babskiego pokera? Do tej pory w pokera grali tylko mężczyźni. Chciałyśmy zapoznać kobiety z tą fajną grą, pokazać im, jak można fajnie zabawić się w kasynie, przybliżyć im tajniki Texas Hold'em, żeby bawiły się równie fajnie jak ich mężowie. Ale widać, że kobiety tutaj zacięcie walczą. Walczą, do wygrania są fajne nagrody, przy tym liczy się też prestiż. Grają tam żony sławnych polskich pokerzystów, jak na przykład Karolina Chorecka, żona sławnego górala. I też całkiem nieźle jej szło z tego, co widziałam. Gra w finale. Grałeś kiedyś z kobietami w pokera? No, grywam prawie codziennie z własną żoną. Z moją córką, na przykład moja córka już ze mną w pokera gra, 6-letnia. Także czasem wygrywa ze mną. To nie najlepiej świadczy o mnie, albo świadczy o niej, że jest bardzo dobrym już graczem pokerowym. A czy spotykasz jakieś postacie ze świata futbolu tutaj w kasynie? Ogólnie to dużo ludzi się spotyka na turniejach pokerowych, gdziekolwiek się nie jeździ. Tutaj w Polsce chyba najwięcej się spotyka piłkarzy w kasynie. Tak jak tutaj, a przy stole pokerowym rzadziej, częściej siedzą na ruletce. A jeśli chodzi o muzykę, jakie masz plany na przyszłość? Zaczynam promować swoją nową płytę Nie dla dzieci, tak się płyta nazywa. W międzyczasie robiłem muzykę do filmu, który się teraz ukazuje, Wojna polsko-ruska według Masłowskiej. I tyle, i gram non-stop w pokera na Betson.com. No i oczywiście zaglądasz na portal futbol.pl, tak? No pewnie na futbol.pl to zaglądam cały czas i w ogóle się znamy. To jest jak jedna wielka familiada, o czym się jeszcze pewnie parę razy przekonacie. No i mam nadzieję, że też usłyszymy utwory Linoja. Pewnie, szczególnie o piłce nożnej. Korona Kielce! Dziękuję za to.